Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku tania pompa ciepła. Coś, na co czekaliście. Coś, na co wielu z Was czekało. Jakaś alternatywa dla tych drogich urządzeń. I w dzisiejszym odcinku będzie właśnie o tanich urządzeniach, jak je podłączyć, jakie ma to wady i zalety. Bo to wady też już są takich rozwiązań. Ale o tym wszystkim będzie w dzisiejszym odcinku. Także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od samego początku. Instalacja była na kocioł węglowy. Malutki węglowy kociołek był wpięty w tym miejscu. Instalacja bardzo prosta. Instalacja grzejnikowa, gdzie był zwyczajnie kocioł podłączony do zasilania, do powrotu. I to było wszystko. Prosty bojlerek. Z jedną wężownicą. Bardzo słabej jakości ten bojler. Ale takie były. Takie bojlery były, tego się nie czepiamy. Grzałeczka. To był tryb lato, zakręcamy, odpalamy grzałkę i grzejemy sobie całe lato wodę. I co dalej? W tą instalację wypniemy pompę ciepła. Kociołek wylatuje, będzie wisiał zamiast kotła bufor, mały 50-litrowy buforek, pompa będzie zasilała bufor, a z bufora będzie tłoczone do centralnego ogrzewania. W tej instalacji pominiemy bojler. Pominiemy w takim sensie, że on będzie podłączony tak jak do tej pory. Będzie traktowany przez instalację jak zwykły grzejnik. Czyli tyle, ile nastawimy na pompie ciepła, tyle trafi do bojlera, tak jak to było w przypadku kotła węglowego. Nie będzie tutaj możliwości nastawienia sobie temperatury ciepłej wody. Z tego względu, że musielibyśmy wymienić zasobnik ciepłej wody użytkowej na taki, który jest dedykowany do pomp ciepła. Dodatkowo musielibyśmy założyć zawór przełączający, żeby całą moc kierować sobie na bojler, i z powrotem wracać na centralne ogrzewanie. To już podraża koszty, tak jak mówiłem, w tym odcinku będzie tanio. Także instalacja będzie bardzo prosta. Bardzo prosta i bardzo prosty sposób będzie to działało. Na panelu sterowania od pompy ciepła będziemy sobie nastawiali temperaturę grzejników. I to jest wszystko tutaj. Jeśli zajdzie taka potrzeba, z czasem bojler dołożymy. Na razie budżet na to nie pozwala. Musimy zrobić to tak, żeby grzało. W każdej chwili klient, jeśli chce, wieczorem może sobie na panelu podnieść temperaturę, żeby podgrzać ciepłą wodę, natomiast grzejniki zrobią i tak swoje, głowice się zakręcą po to, żeby nie przegrzewać pomieszczenia. A jeśli trzeba, użyję sobie grzałki elektrycznej do grzania. Tu naprawdę nie jest duży rozbiór wody, stąd jest taki pomysł, żeby na razie nie inwestować w ten bojler. Zajdzie taka potrzeba, to tak zrobimy. A co będzie ogrzewało tą instalację? Tej pompy na kanale jeszcze nie było. Haier. Pompa ciepła Haier. O mocy 7 kW. Taka pompa będzie tutaj zasilała. To jest pompa monoblokowa. Otwory wiercimy przez ścianę, rury do środka. Instalacja też będzie w bardzo prosty sposób poprowadzona, ponieważ tak, po tej stronie mamy pompę ciepła. Przepraszam za światło, bardzo słabe. Instalacja biegnie sobie dookoła, wzdłuż starego rurociągu i biegnie do kotłowni, do byłej kotłowni. I tu montujemy bufor, elektronikę, pompę i wpinamy się w starą instalację. Dlaczego nie wpinamy się wcześniej? Po pierwsze, ciepło musi wytłoczyć do bufora. Z bufora do instalacji. Jeśli chcecie cokolwiek przerabiać w domu, zawsze musicie doprowadzić do centralnego punktu, czyli tam, gdzie była Wasza kotłownia. Bo jeśli się wepniecie gdziekolwiek w innym miejscu, zauważcie, macie ograniczenia w postaci stopniowania rur. Wpinamy się w centralnym punkcie i nadal będzie działało to tak jak do tej pory. Jeśli się wepniecie w innym miejscu, będą kłopoty. Także tyle z uwag. A my tymczasem bierzemy się do pracy. Oglądajcie dalej. No i tak, moi drodzy, pracę zaczynamy od prowadzenia rurociągów. Tak, od wyznaczenia sobie trasy na wszystko. Także, jak widzicie, mamy uchwyciki mierzone wszystko od lasera. Jedziemy na dwa lasery, czyli Bosch i Nivel System. Także tak się bawimy.
ale po kolei. Punkty lasera nam wyznaczyły, gdzie wiercić przez ścianę. Rozstaw robimy sobie 10 cm, żeby nam było łatwiej to wszystko łączyć. Tam będzie odwiercone koronką, także rurki przejdą prościutko. Gdzieś tu sobie zrobimy jeszcze podejście pod grzejnik. Bardzo proste, bo będą dwa zawory. Kiedyś tu będzie. Jeszcze nie wiemy kiedy. Ale jak będzie, to będzie możliwość po prostu wpięcia peksa i po wszystkim. Także dobra, bawimy się dalej. Ok, w tej instalacji muszę się pozbyć tych rur, które były kiedyś tu jakiegoś bojlerka. W tym celu muszę to tutaj odciąć, zaślepić, ale tutaj mamy rurę przelewową z naczynia. Naczynie nie posiada żadnego dodatkowego odpowietrzenia, a co gorsza, znajduje się pod sufitem podwieszonym. Gdzieś tam zabudowany płytą GK. Początkowo był plan, żeby rozwalić tą płytę w suficie, wyciąć naczynie i założyć tam odpowietrzenie automatyczne, ale tego nie zrobimy. Z tego względu, że to naczynie tak naprawdę robi nam za odpowietrzenie instalacji. I wszystko, co będzie sobie biegło instalacją, ucieknie nam do naczynia. I tak naprawdę możemy tu założyć zawór spustowy, którym zamkniemy układ. I będziemy odpowietrzać układ w ten sposób, że zrzucamy, czyli z naczynia uchodzi nam powietrze tą rurą, tutaj wylatuje i wypełnia się wodą. Kiedy poleci nam woda, to znaczy, że mamy układ odpowietrzony, więc oszczędzimy sobie rozwalania sufitu. Oczywiście dopóki naczynie nie zardzewieje kiedyś tam i nie narobi szkód. No ale tak by się działo nawet w przypadku kotła węglowego. Więc żeby sobie oszczędzić kosztów na razie, nie rozwalamy sufitu, zaślepiamy tutaj i będzie nam to robiło za zawór do odpowietrzania instalacji. Także taki mamy plan. Co jeszcze? Coś ciekawego chciałem Wam powiedzieć odnośnie samego tutaj doboru tego urządzenia. O jednej rzeczy Wam nie powiedziałem. W tym budynku jest gaz. I teraz moglibyście powiedzieć, dlaczego nie montujemy kotła gazowego. Byłby tańszy i prostszy, prawda? Oczywiście, że tak. Byłby prostszy. Ale spójrzcie na to, że tutaj mamy komin i ten komin jest wspólny z sąsiadem na górze. Sąsiad się w życiu nie zgodzi na wymianę kotła. Znaczy na wymianę, przepraszam. Sąsiad u góry ma kocioł gazowy i ma też kocioł węglowy. I to akurat w tym kominie. Nie mamy drugiego komina w budynku, żeby sobie móc pozwolić na kocioł gazowy. Druga sprawa, wyjechanie z tym wszystkim tutaj przez piwnicę na zewnątrz i ciągnięcie to przez kolejne dwie kondygnacje na górę też mija się z celem. Naprawdę będzie to drogi komin i szpacił budynek. Tak naprawdę będzie bardzo szpacił budynek. Zresztą sami wiecie, jak te kominy wyglądają na zewnątrz budynku. Później to jeszcze musi dach ominąć, bo tam jakiś gzyms jest. Także no dość sporo problemów. Bardzo długi odcinek kominowy, miałby daleko w poziomie. To jest dość kłopotliwe. Druga sprawa, instalacja gazowa. Pozwolenie na tą budowę, na przeróbkę tej instalacji gazowej, ponieważ klient posiada kuchenkę gazową. Natomiast doprowadzenie tutaj gazu będzie dość kosztowne. Zagospodarowanie mieszkania, żeby tam był kocioł, no też wiąże się z grubymi przeróbkami. Wiadomo, i z remontem, i pozwolenia na instalację gazową, cała ta papierologia, to wszystko też są koszty. Weźcie pod uwagę, że to wszystko są koszty. Także najlepszą opcją była tutaj pompa ciepła. Tak naprawdę. Nie potrzebujemy na nią żadnego pozwolenia. Pompa jest jednofazowa, działa na 230 V, więc nie ma najmniejszego problemu. Podpinamy się pod instalację elektryczną i działa. Także jak rozważyliśmy wszystkie koszty budowy komina, projekt instalacji gazowej, budowę instalacji gazowej, trzeba było ją przerobić od samego licznika, czyli na klatce schodowej musi być spawana, więc to też już są koszty. Do tego nam dochodzi remont mieszkania, to też są koszty, więc jak to wszystko zsumujecie, to tak naprawdę wcale taka pompa ciepła nie wychodzi drożej, a jest dużo, dużo mniej kłopotliwa. Z tego względu, że my większość instalacji zrobimy tutaj w jeden dzień, także naprawdę wcale nie wyjdzie to drożej. O. Rurki mamy już tu wyprowadzone. Tutaj powędruje sobie buforek, pompa obiegowa, trójnik, separacja powietrza i mamy po instalacji. A z drugiej strony tak naprawdę musimy się przebić tylko przez ścianę, podłączyć do pompy, podłączyć instalację i jest po montażu. Naprawdę.
Rozważcie też takie opcje. Musicie skalkulować wszystko A do Z. Łącznie z malowaniem mieszkania, które będzie Was czekało przy takim remoncie. To wszystko są koszty budowy. Dobra, ja się biorę do pracy, bo czas leci, a produkcja stoi. No, i tak to nam wyszło. Proszę bardzo. Zrobiła się z kotłowni maszynownia. W zasadzie węzeł cieplny, bo pompa ciekła jest zupełnie gdzie indziej. No i dobra. Omówmy sobie na szybkiego, jak to będzie działać. Zawór tutaj został. Z tego względu, że kiedy używamy grzałki, zawór powinniśmy zamknąć, żeby nam grawitacja nie pchała wody sobie do mieszkania. Druga sprawa, kiedy będziemy ogrzewać ten bojler, to tak naprawdę upuszczamy tylko troszeczkę, żeby był przepływ dla samej wężownicy. Tutaj naprawdę dużo nie trzeba. Ten zawór będzie niemal zakręcony, żeby tylko był drobniutki przelot dla wody, żeby za szybko tutaj nie krążyło. O i proszę bardzo, filtr w pionie. Tragedia. Jak tak można zrobić? To nie będzie działać. Bzdura. Nic bardziej mylnego. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak to wyczyścić, pokazuję. Zakręcamy zawór, odkręcamy, wyciągamy sito. Do sita przylegają śmiecie. Wszystkie, które tutaj wpadają, brudy, zostają na sitku. To, co nie zostało, przykładamy szmatę, opuszczamy zawór, zostaje wypchnięte na zewnątrz i zakręcamy. To tyle. Filtr został wyczyszczony w całości. Nic nie wpadnie Wam do instalacji. Ponieważ jeśli coś tu jest grubego, to zostaje na sitku. Chyba, że Wam cegły wpadły, no to wybaczcie, ale... To, że większość tam twierdzi, że filtr musi być w poziomie, to jest bzdura. Dobra. Naczynko robi przy okazji zaodpowietrzenie bufora. Tutaj tej części. I od razu za kompensację ciśnienia. Zawór spustowy będzie służył tutaj do dopełniania instalacji. Tak jak było to do tej pory zaworem. Tutaj węże podpinaliśmy. Teraz podpinamy tu i dopełniamy sobie. Założyłem go z tego względu wysoko, ponieważ może być sytuacja, że ten bojlerek jednak tutaj się znajdzie na ciepłą wodę użytkową. Także do przeróbki będzie ta część instalacji, gdzie będzie zawór przełączający, więc bojlerek będzie stał tu. Z tego też względu dopełnianie instalacji powędrowało sobie do góry, żeby na przyszłość było wygodniej. O tak, pompa obiegowa. Charakterystyka będzie dla grzejników nastawiona, a że jest ich tu tylko raptem 5. Także będzie pracowała sobie na niskich obrotach. No i zawór. Tu był spust z instalacji. Wstawiliśmy zawór, który będzie zakręcony. I w przypadku napełniania instalacji odpowietrzamy. Popłynie nam woda, zakręcamy. Czyli górna część instalacji, gdzie było naczynie, będzie już zalana. I po sprawie. Tak sobie z tym poradziliśmy. Wszystko będzie docieplone jeszcze kauczukiem. Także powolutku. Powolutku zmierzamy do końca. Zobaczcie, jak to wygląda w tej chwili. To wszystko jeszcze będzie ładnie pomalowane, zanim tutaj skończę. A tutaj, spójrzcie, inwestor się bawi w docieplanie instalacji. Wszystko jest tu izolowane kauczukiem, tak jak nowa instalacja. Tymi rurami, tymi popłynie ciepło z pompy ciepła do bufora, a tymi już jest rozprowadzane po instalacji całej. Czyli nie wpinamy się, gdzie popadnie, tylko wpinamy się do centralnego punktu, tak jak mówiłem. I stamtąd rozchodzi się tak jak zawsze. Czyli instalacja będzie po prostu działać. Tu już przechodzimy sobie nad belkami, przez ścianę i do pompy ciepła. Także dobra. To pokrótce tyle. Także niedługo kończymy instalację. To zrobiłem w jeden dzień. Jeszcze jeden dzień na dokończenie i uruchomienie. Także to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Na następny dzień dla Was to chwila, dla mnie następny dzień. Do zobaczenia. No i tak, powoli uciekamy od epoki kamienia łupanego na rzecz nowoczesnych źródeł ciepła, czyli źródeł ekologicznych, energii odnawialnej. Także w tym kierunku zmierzamy, żeby było czysto, ciepło i ekologicznie. Dzień dobry. Kolejny dzień instalacji. Spójrzcie, co tu się pozmieniało, moi drodzy. Proszę bardzo, jest podłoga, której nie było. Fajne sitko. Część instalacji została tutaj poizolowana. Chodzi o to, żeby tutaj nie tracić ciepła z tego wszystkiego, co jest. Ze starego ocynku i stali. A dzisiaj zostało nam przykręcić tutaj elektronikę, kabelki,
do wszystkiego. Pouruchamiać to. Oczywiście tutaj mamy moduł do sterowania, do rozszerzania funkcji. I co dalej? Dalej musimy tą instalację pociągnąć. Właśnie zacząłem to układać. Mamy już kabelek do zasilania. I mamy tu otwory przez ścianę. Tej belki nie obawiajcie się, nic jej nie będzie. Tu będzie jeszcze wzmocnienie. Także to zostało do podłączenia i uruchamiamy. Także prawdę mówiąc, nie zostało tego dużo. Podoba mi się podłoga. Zawsze to jakieś unowocześnienie w tej starej kotłowni. Teraz to trudno nazwać węzeł czy maszynownia. Tak naprawdę całe serce jest tam, na zewnątrz. Dobra, jak coś tutaj zmontuję, to Wam pokażę. Płytę rozszerzeń przykręcimy tutaj na ścianie. Kiedyś może będzie tutaj boiler, może nie. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Z tego też względu elektronika z czujnikiem będzie blisko. Rurki, do których będzie można wpiąć zawór trzydrogowy, też są przed buforem. Jest dość fajne miejsce, ale wszystko zadecyduje, czy to sobie poradzi w ten sposób. Jeśli nie, do likwidacji pójdzie z czasem. Dobra, dosyć marudzenia, czas się brać do pracy. Nadejszła wiekopomna chwila. Napuszczamy wodę na instalacji, mamy wężyk do napełniania. Jak mówiłem, podpiętą elektronikę. I leci. Leci, leci. Jak się napełni, centralny przeleje nam się do wiaderka. Tak jak mówiłem, to jest znaczenia przelewowego. Czyli będziemy pewni, że w najwyższym punkcie mamy wodę. W najwyższym punkcie instalacji. Elektryka jeszcze będzie do poprawki całkowicie. Ponieważ musi być jakiś włącznik do tego. Na razie będzie uruchomiony na wtyczkę. Dopóki elektryk tutaj nie ogarnie instalacji. Gniazda też musi być zrobione jakieś tutaj normalne do tej instalacji. Także po kolei. Już jest prawie koniec izolowania. Zostało tylko troszkę. Także kabelki sobie lecą, rurki lecą. Powoli zbliżamy się do końca montażu. Dobra. Jak uruchomię, to pokażę Wam, jak to wszystko działa. No i dobrze. Przelew działa. Zakręcamy. Tak. I po sprawie. Górna część instalacji odpowietrzona. Teraz dobijamy ciśnienie. Odpowietrzy nam się jeszcze buforek. Za chwileczkę trzeba odpowietrzyć jeszcze pompę na zewnątrz. I będzie można uruchamiać cały układ. No i proszę. Pompa ciepła sobie grzeje. Pospinane. Zostaje doizolować tutaj taśmą aluminiową, żeby ptactwo tego nie zażarło i UV nie zniszczyło nam izolacji. Także tak to sobie hula. Zostało to złożyć do kupy. I to wszystko. Oto cała technologia. Przyjemnie tutaj stanąć latem. Ciekawy, przynajmniej wieje chłodem. Pompa się jeszcze troszkę wyciszy, bo będzie obudowa założona, że będzie lepiej. Idziemy zobaczyć do domu. Sterowniczek pompy ciepła. Na tym możemy sobie nastawić żądaną temperaturę pompy ciepła. Mamy do wyboru tryb turbo, quiet i eco. Lub tryb chłodzenia i grzania. Do tego wszystkiego jeszcze mamy głowice termostatyczne Danfossa, takie wyłączone przez Bluetooth. Także sterowanie będziemy mieli mega zaawansowane w domu. Sterowane telefonem, do tego jakiś zestaw, który adapter użyć. Spoko. Fajna była cena, więc warto było zainwestować. Także sterowanie mamy precyzyjne w każdym pokoju oddzielnie. Każdy może sobie przez aplikację wysterować harmonogram pracy, temperatury, a ponadto możemy sobie ręcznie tę temperaturę zmieniać. Głowica jest pokręcona, także jest to kilka funkcji, które możemy ręcznie zmienić lub w aplikacji. To jest spoko. A tak wygląda poskładana jednostka na zewnątrz. Nie jest to duża jednostka. Także wszystko mamy.
podłączone kabelki, rurki. Jest zachowany odstęp od ściany wymagany. Także wszystko jest tak, jak być powinno. Moi drodzy, montaż pompy dobiegł końca. Także wszystko działa. Wodę grzeje. Sprawdzaliśmy wodę użytkową również. Miernikiem również grzeje. Mamy cieplutką wodę. 40 parę stopni w tej chwili jest na zasobniku. Także w godzinkę go zagrzał. Mimo tego, że jest lipna wężownica. Ale daje sobie radę. Więc zobaczymy, czy klient będzie chciał faktycznie ten bojler wymieniać. Skoro do tej pory wystarczał i również miał podobne temperatury na kotle węglowym. Także zobaczymy. To się wszystko okaże jeszcze w praniu. Także jeśli będzie tu jakaś zmiana w tej maszynowni, to się o tym dowiecie. Także będę Was o tym informował. A tymczasem zobaczcie, jak to wygląda. Zostało już to pomalowane, oklejone. Tyle, ile ma być. Elektryka będzie jeszcze poprawiona, ponieważ ta instalacja musi być poprawiona. Będzie jeszcze wyłącznik do tego, jak mówiłem, główny do pompy ciepła. Także jeszcze elektryk musi tutaj podziałać, żeby było tak, jak się należy. I wszystko będzie super. Pozbyliśmy się kolejnego kopciuszka z instalacji na rzecz ekologicznego źródła ciepła. Także jak widzicie, momencik, poprawię kamerkę. Jak widzicie, można zbudować również tanio. Da się to zrobić. Ok, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.